skończyła, ale już mam hymny. Spotkanie. Jednolite czerwone stroje naszej reprezentacji, jednolite niebieskie Bośni i Hercegowiny, która walczy w eliminacjach do mistrzostw. Tymczasem ładny atak prawą stroną Polaków, czeka tam Grosicki. No niepotrzebnie tak rozgrywał. Najpierw z Mołdawią, potem z Norwegią atak Polaków, ładna akcja Broszka na prawą stronę, rozrzucił, jest okazja, by to ładnie wykończyć. No i teraz niewiele brakowało, by Rybus pokonał po raz pierwszy. I tym razem on w pole karne, walczą Bośniacy, dobry przechwyt. Przechwyt Rybusa i mamy, proszę Państwa, bramkę. Nie ma decyzji bocznego arbitra i nie ma podniesionej chorągiewki. Ósma minuta, jeszcze raz. No nie, nie było, że absolutnie nie było spalonego. W ogóle nie ma o czym mówić. Czysty, mamy tutaj dominację, wciąż atakujemy, próbujemy, teraz szansy, ładne wyśrodkowanie, ale niewiele brakowało, Brożek i słupek, byłoby 2-0. Z Ekwadorem, tymczasem Bośniacy, piłka odbita po strzale Dżaficia od naszych obrońców, groźnie, Sandomierski, śliska piłka z kłopotami. Massimowicz, ładne dośrodkowanie, no i teraz wyrównująca bramka, nieupilnowany, będący z lewej strony. Jeszcze raz rzucił do Grosickiego, ten rozejrzał się, gdzie jest reszta naszych zawodników. Z szybkiego ataku weszliśmy w pozycyjny, Brożek z pierwszej piłki do Grosickiego, jest wciąż okazja, Grosicki, pole karne, Grosicki, z daleka piłka odbita i jednak zdołał wyłapać ją. I tych, których tutaj mam, jeszcze paru dowołam, i także pierwszy skład, będzie okazja, bunt bramkarza, no i teraz mamy naprawdę sporo szczęścia mają gracze Bośni i Hercegowiny, że nie stracili bramki. Była dogodna sytuacja, by prowadzić 2-1. Wojtkowiak, pokazuje się Wąkiewicz, wybrał inaczej do Grosickiego. Grosicki, ładne przyjęcie, Grosicki, jest okazja, Grosicki, strzelaj, strzela, no i co? I w ostatniej chwili rywale wychwytują piłkę, a konkretnie Kerla. To była czwarta okazja i ostatnia w pierwszej połowie, byśmy zakończyli ją prowadzeniem. W lidze niewiele puszczonych bramek, no i w efekcie powołanie do reprezentacji, debiut jest 20 bramkarzem na swoich partnerów, a Awdukić, jeśli chodzi o ustawienie, Adrian Mierzejewski spróbował z daleka, a Awdukić niezbyt pewnie, ale okazja, Polacy jak to rozwiążą, troszkę przypadków całej akcji, Grosicki, no i teraz niewiele brakowało. Stwarzamy kolejną sytuację. A i mamy, proszę Państwa, bramkę, która daje nam prowadzenie. Z daleka, skutecznie, uszczęśliwieni Polacy, no i ta skromna grupa kibiców, która... Dziś skuteczny Paweł Brożek, proszę. Nie dał się tutaj, mimo ataku rywala, pozbawić piłki. Ładne podanie Pawłowskiego, który mu gratulował. Asysta przy tym wszystkim, jak widzieliśmy... No, pobudowano taki obiekt, a tymczasem zobaczmy groźnie. Wąkiewicz do końca czysto, choć ryzykownie, ale mamy rzut karny. Wydawało się, że czysto, ale groźnie, a tymczasem i przed szansą Sandomierski, Misimowicz, ależ zmylił pięknie Sandomierskiego, doświadczony Misimowicz. Misimowicz nie dość, że 55 mecz, to jeszcze zrównuje się z Dżeko, którego Misimowicz. A teraz groźnie Wiszcza przed pole karne, ten, który wywalczył rzut karny, a mianowicie Adilowicz, Sandomierski, ale ponad bramką Grosicki, jest okazja, może będzie dla nas 3-2, świetne wyjście bramkarza drużyny Bośni i Hercegowiny. Tutaj skutecznie jednak Wojtkowiak i teraz szansa Polaków, Grosicki, może teraz ładny strzał, ale obok bramki. Misimowicz świetnie tam przerwał jego akcję, Jodłowiec, mamy okazję, Grosicki i teraz z daleka szukał, próbował. No ale to nie mogło zaskoczyć Awdukicia. Teraz Czarka Wilka, mamy okazję,
prawą stroną Pawłowski, Pawłowski w pole karne. No teraz może Grosicki miał szansę, ale zablokowana piłka przez... Przerywają gracze Bośni i Hercegowiny i kończy spotkanie turecki arbiter. Mecz, który przechodzi do historii, no bo to w końcu historyczny trzeci remis w jednym roku Polaków. Stadion Mardan nie jest szczęśliwy. Przed 2 laty wygraliśmy, teraz zremisowaliśmy 2-2 po 2 bramkach Pawła Broszka, a także Suba.